W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Umiłowani w Chrystusie, drodzy wierni. Dzisiejsza przypowieść nie należy do najłatwiejszych. Opisuje ona bowiem historię nieuczciwego włodarza, który dowiedziawszy się, że pan jego dóbr, którymi on zarządza, ma coś przeciwko niemu, postanawia zabezpieczyć się na przyszłość i dlatego jako rządca, który trzymał pieczę nad wszystkimi długami i miał do nich dostęp, zaprasza tychże dłużników, ludzi również wielkich i bogatych, bowiem ich długi były olbrzymie. Te 100 barył oliwy to 1000 denarów, a 1000 denarów to 1000 dni pracy przeciętnego robotnika. Natomiast 100 korców pszenicy to 2500 denarów, co daje 2500 pracy zwykłego robotnika. Jednemu obniża o 50 barył, drugiemu o 20 korców. Moglibyśmy powiedzieć, cóż to za niesprawiedliwość, ale on był w tym sprawiedliwy, ponieważ kiedy dokładnie przeliczymy, ile co kosztowało, to zarówno pierwszemu, jak i drugiemu obniżył o 500 denarów ich dług. Także w jakimś sensie tutaj był, można powiedzieć, sprawiedliwy wobec tych dłużników. I teraz pan go za to pochwalił, za jego roztropność, za umiejętność przewidywania. Nie bez powodu Duch Święty w Kościele daje nam dziś do odczytania ten fragment Ewangelii z fragmentem listu świętego Pawła do Rzymian, w którym słyszymy o naszym dziedzictwie. Naszym dziedzictwem bowiem jest Królestwo Niebieskie, bo jesteśmy synami światłości, jak mówi o nas Pan Jezus w Ewangelii, ale jesteśmy również dziedzicami Królestwa jako dzieci Boże. I teraz za każdym razem, kiedy inwestujemy w ten świat, w grzech, w rozkosze, kiedy zbytnio zabiegamy o wszystko, co na tym świecie takie dla nas ponoć przyjemne, to my nie inwestujemy w swoje dobra. My jesteśmy chwilowymi zarządcami tutaj na ziemi, którzy, jeżeli pracują dla tego świata, to pracują dla jego Pana. A kto jest Panem tego świata, jeśli nie nasz odwieczny przeciwnik, diabeł? Za każdym razem, kiedy człowiek nie pracuje na dziedzictwo Boże poprzez duchową pracę, wzrastanie w cnocie, porzucanie grzechu i tak dalej, przyczynia się do rozrostu królestwa szatańskiego, a nie Bożego. Ten koniec pracy owego włodarza jest symbolem naszej śmierci, która przyjdzie. I ten włodarz w ostatniej chwili opamiętał się i zapewnił sobie życie po zwolnieniu. To jest wezwanie dla nas, abyśmy i my postępowali według takiej roztropności, która oczywiście nie jest cnotą i przynależy tylko do ziemskich układów, ale byśmy na wzorze tego włodarza umieli przenieść to na nasz grunt. Umieli tak zawalczyć o nasze dziedzictwo, o naszą przyszłość po śmierci. A zatem z tej Ewangelii emanuje dzisiaj wezwanie do praktykowania cnoty wspaniałomyślności i porzucania przeciwnej tej cnocie wady, jaką jest małoduszność. A cóż to jest owa wspaniałomyślność? Posłuszmy się tutaj jednym z podręczników do teologii ascetycznej, który tak wykłada o tej cnocie. Wspaniałomyślność zwana także wielkością ducha lub szlachetnością charakteru, jest to szlachetne i szczodre usposobienie do przedsiębrania rzeczy wielkich dla Boga i bliźniego. Różni się ona od ambicji, która z natury swej jest samolubną i pragnie wynieść się ponad drugich przez władzę lub zaszczyty,
Bezinteresowność jest cechą odróżniającą cnotę wspaniałomyślności od ambicji. Wspaniałomyślność pragnie bowiem oddawać przysługi drugim. Wspaniałomyślność wymaga serca szlachetnego, które by miało przed sobą ideał wzniosły, zasady wielkoduszne, serca odważnego, które by potrafiło uzgodnić swe życie ze swymi przekonaniami. Wspaniałomyślność objawia się nie tylko w szlachetnych uczuciach, lecz także w szlachetnych czynach. I to na każdym polu, w dziedzinie wojskowej, cywilnej, gospodarczej, handlowej, ale nade wszystko w dziedzinie nadprzyrodzonej, przez wzniosły ideał doskonałości, do którego nieustannie zmierza. Przez szlachetne wysiłki, aby się przezwyciężyć i przejść samego siebie, by zdobyć cnoty gruntowne, wykonywać pracę apostolską pod wszelkimi jej postaciami, by zakładać dzieła miłosierdzia i nimi kierować, a wszystko to bez żadnej obawy narażenia majątku, zdrowia, dobrej sławy, a nawet życia. Wadą przeciwną dla małoduszności, dla tej cnoty wielkoduszności jest małoduszność. A małoduszność to wada, wskutek której rodzi się przesadna obawa przed niepowodzeniem. Człowiek waha się i trwa w bezczynności. Chcąc uniknąć pomyłek, popełnia się w rzeczywistości największą niezręczność, bo się nic nie robi, albo prawie nic, marnując w ten sposób swe życie. Rzecz jasna, iż lepiej narazić się czasem na pomyłkę, niż trwać w bezczynności. Drodzy wierni, oto właśnie ten rządca, który po ludzku był wspaniałomyślny, zaryzykował, ponieważ wiedział, że za chwilę wszystko straci i to ostatnia chwila, aby zapewnić sobie byt. Jak bardzo nam potrzeba owej cnoty wspaniałomyślności i wystrzegania się małoduszności każdego dnia, byśmy przestali być tymi, którzy nic nie robią albo prawie nic, bo życie jest zbyt krótkie, aby sobie na tę wadę wprowadzającą nas do piekła ostatecznie pozwolić. Ale w kontekście ostatnich wydarzeń warto rozważyć również te dwie cnoty i porównać je nieco z dzisiejszą Ewangelią. A chodzi mi tutaj o dokument papieża Franciszka, który został wydany w piątek przez Stolicę Apostolską. Dokument bardzo mocno ograniczający działanie wszelkiego rodzaju duszpasterstw tradycji i właściwie bardzo utrudniający odprawianie mszy świętej przez księży podlegających biskupom, którzy oczywiście wyznają herezję modernizmu i nią żyją. Bowiem chciałbym zwrócić uwagę na to, czym w ogóle były te duszpasterstwa i są zwane potocznie indultami. A swoją opinię na ten temat wyrobiłem osobiście, będąc bardzo mocno zaangażowanym w takie duszpasterstwo przez prawie 2 lata i móc zaobserwować wszystkie procesy, które się w tych środowiskach dokonują od środka. To, że jestem w Bractwie, świadczy o tym, iż odkryłem, iż te duszpasterstwa nie dają możliwości pełnego powrotu do tego, co nazywamy bardzo ogólnie prawdą katolicką. Te duszpasterstwa bowiem charakteryzują się małodusznością. A co oznacza małoduszność? Przesadna obawa przed niepowodzeniem, która prowadzi do pewnej bezczynności. Przesadna obawa, strach przed tym, że człowiek stając po stronie prawdy do końca, nie będzie pochwalony.
ani przez władze Kościoła, ani i przez ten świat. Będzie się musiał mocno narazić. Dlatego robi trochę. To znaczy czyni te duszpasterstwa, organizuje je. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewien problem, który może się u nas również wkraść, mianowicie problem wrzucania wszystkiego do jednego worka, jeśli chodzi o te środowiska. Poznając dość dobrze to środowisko przez ten czas, kiedy tam byłem, muszę powiedzieć, iż można księży z tych środowisk podzielić na trzy rodzaje. Są tacy, którym biskup kazał, żeby te duszpasterstwa były i przez to, żeby ludzie nie mieli nic wspólnego z bractwem kapłańskim świętego Piusa X. Ten rodzaj duszpasterstwa jest w ogóle skazany na zupełną porażkę, chociaż w Polsce takie funkcjonują i tacy kapłani robią to z przymusu. Są również kapłani, którzy mają w sobie niesamowitą zdolność pogodzenia dwóch sprzeczności, i są w stanie powiedzieć, że raz można odprawiać z tego mszału, a raz z tego. Jednego dnia można być tak kochać Pana Jezusa, a drugiego Pana Jezusa kochać inaczej. Jednego dnia dbać o piękno i wspaniałość liturgii i rozdawać komunię świętą w sposób godny, a drugiego dnia rozdawać ją bezprecedensowo na rękę, bez żadnych obaw, że coś tu się może wydarzyć. Nie jestem w stanie ocenić intencji owych kapłanów, niemniej zewnętrznie jest to jakiś przejaw hipokryzji, bowiem każdy, kto poznał już mszę tradycyjną, doskonale wie, że jej forma nijak się nie ma do całego spustoszenia wywołanego w Kościele przez Novus Ordo, poprzez który ludzie utracili właściwie katolicką wiarę, na pewno co do samej mszy świętej, pozostawmy na boku wszelkie inne kwestie. Ale są również kapłani o bardzo szczerych i szlachetnych intencjach, którzy być może jeszcze mało wiedzą, tak jak ja przez pewien czas. Być może mają za mało siły, aby wyrwać się z tego, ale w głębi serca tego bardzo pragną. I ci niechaj dalej poznają prawdę, żeby w końcu mogli stanąć do końca, bo to bardzo uwalnia. Kiedy rozpoczynałem swoją posługę w duszpasterstwach, pierwszym, właściwie były dwa wydarzenia, które ostatecznie również doprowadziły do tej decyzji, że tu dziś głoszę kazanie. Pierwszą taką przejawem, który sprawił, że ja zacząłem zadawać sobie dość poważne pytanie, czy to naprawdę o to chodzi, było to ciągłe podkreślanie jedności rytów. Wręcz zachęcano mnie, ażebym używał tej samej bielizny liturgicznej z Nowusa do najświętszej ofiary sprawowanej w katolickim rycie, ażeby cały czas podkreślać jedność tych dwóch wyrazów rytu rzymskiego. To było rzeczywiście bardzo niepokojące, a ośmielę się nawet powiedzieć, iż głupie. Ale była rzecz związana już z tą całą pseudopandemią i tym całym planem, który oczywiście poniża chwałę Bożą i doprowadza do wielu tragicznych wydarzeń. Mianowicie pewnego dnia, kiedy już właściwie zamknięto duszpasterstwo, w którym ja byłem, na większą liczbę osób niż 5, ja już właściwie wtedy żegnałem się powoli z racji tych wydarzeń z tym miejscem. Kiedy miałem tam odprawiać mszę świętą, powiedziano mi, iż nie mogę udzielić komunii świętej, ponieważ rektor zarządził, że będzie tylko na rękę, a w związku z tym, że my na rękę nie podajemy, to ja jako kapłan miałem nie udzielić komunii świętej wiernym. I tu już czara goryczy się przelała. Ostatecznie ta komunia święta była udzielona, ponieważ pewne rozmowy do tego doprowadziły, ale to, że zrodziła się w tym duszpasterstwie, które trwa tyle lat, tak absurdalna myśl, świadczy o tym, że jest to pewnego rodzaju rekonstrukcja, a nie zachowywanie w glinianych naczyniach prawdy katolickiej. I kiedy przyszedłem tutaj do bractwa, pierwszym, co bardzo mnie uderzyło,
było coś, czego nigdzie nie spotkałem, a mianowicie to jest ta ciągłość. To, że tu nigdy nie było przerwy. To, że tu nie ma sztucznego udawania powrotu do czegoś, co było. I dlatego chcę w tym miejscu powiedzieć, że dla mnie osoba arcybiskupa i myślę, że dla wielu z was, arcybiskupa Marcela Lefebvre'a jest tą osobą, która w sposób wspaniały, a może i najlepszy w wieku XX ukazuje nam cnotę wspaniałomyślności. Człowieka, który nie miał w sobie ani cienia małoduszności, który się nie bał, ale podjął decyzję po to, żebyśmy my jako dzieci Kościoła mieli dzisiaj co jeść, abyśmy nie byli głodni Pana Boga. I zrobił to nie patrząc na siebie, bowiem to, co spotkało go za to, było czymś strasznym, było upokorzeniem. Nie było zatem w tym próżnej ambicji. A co było? Cnota wspaniałomyślności pragnie oddać przysługę drugiemu człowiekowi. Kiedy czytamy życiorys, wspomnienia o arcybiskupie, ci, którzy go znali, widać tam, iż całe dzieło bractwa i tego zachowania, nie powrotu, ale zachowania skarbu, to, co było dla niego główną motywacją, byli wierni, którzy tego pragnęli. Byli klerycy, którzy chcieli zostać normalnymi księżmi w Kościele katolickim. Nie odsunął się od nich, nie zostawił ich, choć mógł przecież, bo był już człowiekiem, który w życiu wiele osiągnął i mógł otrzymać za to zasłużoną nagrodę, zaszyć się gdzieś i w spokoju dożyć starości, w cichości odprawiając sobie katolicką mszę i nie godząc się na reformy. Jeden z kapłanów, opowiadając o tym bardzo trudnym dniu, dniu, który właściwie przypieczętował to, że dziś tu jesteśmy, a więc dniu konsekracji czterech biskupów przez arcybiskupa, opowiadał, iż do samego końca arcybiskup modlił się o to, aby ta decyzja była podjęta z wolą Bożą. Jeszcze tej nocy się modlił, chociaż był bardzo spokojny, ale tym ostatecznym punktem, tym ostatecznym potwierdzeniem, że musi to zrobić, był moment, w którym wstał rano i zobaczył rzesze ludzi na placu, czekających na biskupów i kapłanów, którzy dadzą im prawdę i dadzą im należyte sakramenty. I to jest właśnie cnota wspaniałomyślności, której nie widać w żaden sposób, która nie jaśnieje w żaden sposób w tych wszystkich duszpasterstwach, które muszą iść na kompromisy, w tych wszystkich miejscach, w których może i rodzi się wiele pięknych rzeczy i jest wiele pięknych momentów, ale ostatecznie musi się to zetrzeć z konfrontacją. Co ja wybieram? Bo stać w rozkroku bez przerwy nie można, bo to cię ostatecznie rozerwie. I nie wiadomo, czy ten rozkrok, to bycie pomiędzy nie jest czasem trudniejsze, a może nawet i gorsze od spójnego opowiedzenia się po jednej stronie. Drodzy wierni, decyzja papieża jest smutną decyzją, dlatego że potwierdza ona wielką niechęć, boję się użyć słowa nienawiść, ale na pewno wielką niechęć i niezrozumienie dla tego, co to jest msza święta. Jest to oczywiście wiele dziesięcioleci spustoszenia Novus Ordo. A zatem trzeba powiedzieć, że to decyzja smutna. Ale trzeba również pamiętać na słowa świętego Pawła, który mówi, że tam, gdzie jest grzech, tam jeszcze bardziej rozlewa się łaska. Jeśli zło staje się coraz bardziej jawne, coraz bardziej widoczne, to może zmusi ono tych, którzy do tej pory z różnych jeszcze powodów musieli być pośrodku, aby w końcu opowiedzieli się po jednej stronie prawdy, która nie zna kompromisu. I drodzy wierni, bardzo was proszę o to, byście modlili się i za tych kapłanów, i za tych wiernych, którzy może dzięki temu wybiorą tylko prawdę. Zechcą żyć ostatecznie wybrawszy naszego Pana Jezusa Chrystusa,
a w osobie arcybiskupa Marcela Lefebvre'a i jego wielkim dziele wspaniałomyślności, wyrastającym z tej, opartym na tej jego cnocie, wynikającym z tej cnoty, odkryją swoje miejsce. Niech to będzie Boże dzieło, nie nasze. Módlmy się także o to, by ci wszyscy nie zrazili się nami, grzesznikami, bo choć mamy wspaniały wzór do naśladowania naszego założyciela, to jednak przecież wiemy, że sama obecność w ramach naszego duszpasterstwa nie czyni nas jeszcze świętymi. Potrzeba i z naszej strony wiele pracy, abyśmy stawali się każdego dnia światłością świata. Taką światłością, która rozproszy ciemności, taką światłością, która będzie samym Chrystusem, który będzie widoczny w naszych słowach, w naszych czynach, w naszych wyborach. Bądźmy w tym wszystkim wspaniałomyślni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.